Przyjechałem do Huty w 1954 roku i mieszkam tutaj prawie 70 lat. Tato, słuchaj, jestem twoją synową. Chciałabym się dowiedzieć coś o twoim dzieciństwie. Jak w ogóle spędzałeś to dzieciństwo też tutaj, w Polsce? O twojej mamie coś? Moja mama mieszkała we Lwowie. Miała 16 lat. Poznała tam Ormianina. No i tak wyszło, że się zakochali. No i z tego związku jestem ja. No i wybucha wojna między Niemcami a Rosją i musieliśmy uciekać. A ile miałeś wtedy? No ja miałem niecałe 2 tygodnie. 2 tygodnie. Szok był taki, bo leciały bomby wszędzie. Wszyscy uciekali. Mama mnie trzymała w beciku. Ja się gdzieś wyśliznąłem z tego beciku. No to matka i siostra mamy z powrotem. Wrócili po ciebie, tak? No znaleźli mnie w rowie, to cud, że mnie po prostu nie zadeptali, bo przecież ludzie nie panowali nad sobą. No i mama ostatnim pociągiem wyjeżdża ze mną do Gruzji, do jej teściów. Prawie 5 lat przesiedzieliśmy w Tbilisi u rodziców mojego ojca, Leonida, dlatego, że po prostu ojciec w ten czas wszystkich brali do armii. No i nie było żadnego listu, nie było w ogóle nic. Mama nie miała po prostu żadnego wsparcia, nie miała powiadomienia żadnego, nie wiedziała, czy zginął, czy nie zginął. Potem mama poznała tam Polaka, który był wojskowym. Ojczym zadecydował, żeby przyjechać do Polski. Mama się zgodziła, przyjechaliśmy do Polski na ziemi odzyskane. No i w 1954 roku przyjechaliśmy do Nowej Huty. No, pamiętam, w tamtych latach to wszędzie się budowało, wszędzie. A powiedz mi, Edziu, jeszcze pamiętasz, jak mama twoja, czyli Żenia, pracowała w restauracji stylowej? Bo twoja mama, z tego co wiem, to była bardzo sławną kobietą Huty. Urodę miała przepiękną, oglądali się za nią podobno. No, słyszałem od innych, no od niektórych ludzi, że masz ładną matkę, fajną, no. No była bufetową w stylowej, no i tak sobie żyliśmy. Poszedłem do pracy, mając 15 lat. Była taka modna praca, goniec. Po Hucie, po wszystkich biurach nosiło się listy. Potem powstał taki amatorski klub filmowy na osiedlu Młodości. Poznałem tam chłopaków. Byliśmy młodzi. Ja nawet u ciotki, jak miałem aparat filmowy, to z tej żarówki mi się zapaliło. To wszystko wybuchło. Firanka się paliła, no ledwo ściągnąłem tą firankę, proszę ciebie. Chciałem jej pokazać film. I tak to pokazałem film. W tym czasie powstała w Krakowie telewizja krakowska, która jeszcze nie miała swojego miejsca i kierownictwo było, ale nie mieli ludzi, którzy się znali na tym. No i nas ściągnęli tam. Myśmy wszyscy tam pracowali. Potem odszedłem stamtąd. Coś mnie ciągnęło do kółka. Driver, tak. Kupiłem sobie samochód Peugeota dostawczego. No i jeździłem do Wiednia, stamtąd brałem owoce i woziłem prosto na plac Imbramowski. Sprzedawało się hurtem to wszystko. Po jakimś czasie przychodzę na parking, samochodu nie ma. Ukradli samochód. No i dzięki temu znalazłem się tutaj w Goszczy. Mam w tej chwili nieduży bar i do tej pory pracuję tu. To już będzie 20 lat. A jeszcze powiedz mi, Edziu, kiedy spotkałeś swojego tatę? Kiedy to było, kiedy to nastąpiło? Po 20 latach z mamą przyjechałem do Gruzji, do Tbilisi. No i tam właśnie okazuje się, że ojciec jest, żyje, prawda? I przytuliliście się do siebie. Ojciec, jak się dowiedział, zrobił takie przyjęcie, że sama rodzina była, nawet nie wiedziałem, że taką rodzinę ogromną mam. No i potem, jak się ożeniłem z żoną, Krysią, to jeździliśmy już do Gruzji,
Ona poznała mojego ojca, rodzinę, wszędzie byliśmy. Powiem ci, Edziu, zaskoczyło mnie w twoim po prostu życiu to, że ty od generalnie no, od małego, czyli od tej pieluchy, jak to możemy powiedzieć, no, cały czas po prostu walczyłeś z tym życiem, ciężkie miałeś to życie i świetnie sobie radzisz no, ze wszystkim. Udało mi się wyszperać w archiwum to zdjęcie, przypomniałem sobie i teraz jest ten szczególny moment, kiedy pokazuję ci po raz pierwszy po latach, po wielu latach to zdjęcie. Komentuj. Coś pięknego. Bardzo ładne zdjęcie. Julieta. Moja mama Żenia miała koleżankę, serdeczną koleżankę i ona była w ciąży i moja mama była w ciąży. Postanowili tak, jeżeli się urodzi córka, no to się pobiorą. A nie wiem dlaczego chcieli nazwać imię jej Julia, a mnie mama Romeo. Przyjechaliśmy do Tbilisi w 60 roku. Szukaliśmy koleżankę, znaleźliśmy. Nie była już Julia, tylko Julieta. Poznaliśmy się serdecznie, wszystko było fajnie. No ale cóż, wojna wszystko przekręciła, jak to się mówi. No i tak to się potoczyło. Nazywam się Edward Oganezow, mieszkam w Nowej Hucie na osiedlu Górali. Urodziłem się we Lwowie, a z pochodzenia jestem Ormianinem. Mama zmarła w 68 roku. Ożeniłem się, mam jednego syna, dwoje wnuków. No i tak to wygląda.